Otoczyłem Wołodzię po imieniu, ale nigdzie jej nie było. Wtedy dotarło do mnie, co się stało. Moja córka została zamordowana, moja wnuczka została uprowadzona. Pierwsze pytanie, jakie zadała moja wnuczka, dlaczego moja mama nie przyjechała po mnie? Ona wie, że mama zawsze jest z nami, wie, że jest w niebie i zawsze na nią patrzy. Jego nowa dziewczyna nie może mieć dzieci. Wtedy zaczął ją straszyć, że zabierze jej dziecko. Przywłaszczył sobie samochód mojej córki i tym samochodem próbował uciec do Norwegii. Sąd w Kopenhadze, gdzie zatrzymano uciekającego Ingebrigta, zgadza się na ekstradycję Norwega. Za tę okrutną zbrodnię Norwegowi grozi dożywocie. Wierzę w to, że sprawiedliwość staje się zadość.